Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie grozy, wejdź na stronę patronite.pl, ukośnik Tchnienie grozy. thank you Wojciech Wróbel, wyznania w sprawie Heleny, część trzecia. Nie rozumiałem tego wtedy, nie potrafię zrozumieć teraz. Czy była to zemsta za to, jak go potraktowaliśmy? Szał, w jaki wpadł z głodu? A może rzeczywiście Jerzy miał rację i Jakichby pieniędzy od nas nie dostał, wydałby wszystko na alkohol i to, co zobaczyłem, było błędem wynikającym z braku dostępu do ukochanej przez niego używki. Nie przespałem tamtej nocy ani godziny. Dopiero po świcie, gdy niebo z czarnego stało się szare, moje ciało nie wytrzymało. Głowa opadła na stół, powieki zatrzasnęły się na podobieństwo stalowych żaluzji. Otworzyły się dopiero, kiedy zmierzchało i przez moment sądziłem, że zmrużyłem oczy tylko na kilka minut. Spojrzawszy jednak na wiszący nad kominkiem zegar, uświadomiłem sobie, że minęło dobrych kilka godzin. Nie mogąc nic na to poradzić, dokonałem obchodu domu. Korzystając z ostatków światła dziennego, wyszedłem na zewnątrz i znalazłem ślady na śniegu, jakie zostawił po sobie staruch. Nie były to więc przewidzenia majaki zmęczonego umysłu. Wróciłem do środka, sięgnąłem po leżący przy drwach pogrzebacz i powróciłem do odcisków gumiaków. Rozglądając się w stanie najwyższej czujności, podążyłem za nim aż do sosnowego zagajnika. Tam ślady się urywały, lecz wśród rozrzuconych zasp śnieżnych w odkrytej leśnej ściółce znalazłem niewielki przedmiot. Kaszmiarową chustę nasączoną zapachem egzotycznych perfum przedmiotów zupełnie nie pasował w moich oczach do zabiedzonego i skądinąd mocno zakorzenionego w lokalnej kulturze ubioru oszalałego starca. Zabrałem chustę ze sobą do domu. Zatrzasnąłem drzwi, przekrociłem wszystkie możliwe zamki i zasiadłem przed przygasającym kominkiem, kontemplując znalezisko. Ono również z czymś mi się kojarzyło. Zanurzyłem twarz w ten niepozorny kawałek materiału, Pociągnąłem nozdrzami. Wtedy sobie przypomniałem i było to jak grom, jak młot, który przebudził na raz każdy ze zmysłów. Owa ulotna woń, jak gdyby hinduskich przypraw, kadzideł i czegoś jeszcze, czego nie potrafiłem nazwać. To był zapach zeszłego lata. Wdychałem ją przez te kilka cudownych dni, gdy razem z Heleną przyjechaliśmy zanurzyć się w ciemnych wodach jeziora i nasycić oczy zielenią. Poczuć piasek oraz mech pod stopami, wsłuchać się w śpiew ptaków, w ciszę nocnego lasu, smakować słodycz lodów truskawkowych słoną rybę złowioną tego samego ranka, a przede wszystkim poczuć smak jej warg, kiedy zaciskała powieki i kierowała swą delikatnie pokrytą biegami twarz ku mnie, uśmiechając się przy tym uśmiechem nieobecnym, rozmarzonym. Zapłakałem, przypominając to sobie, przypominając sobie każdą wspaniałą chwilę, jaką razem spędziliśmy I uświadamiając sobie, że to już koniec Że nigdy więcej jej takiej nie zobaczę Tym samym uprzytomniłem sobie, co jej zrobiłem Tej strasznej grudniowej nocy, kiedy powiedziała mi, że mnie zostawia dla innego Jakiegoś artysty ze stolicy Wrzeszczałem na nią jak opętany. A ona stała przede mną z ramionami skrzyżowanymi na piersi spokojna, I ja nie mogłem znieść tego jej spokoju i pchnąłem ją w ataku zwierzęcej wściekłości, pchnąłem ją mocno i uderzyła głową o kant kuchennego kredensu. Stumienie malowało się na jej twarzy, gdy upadała. Przewróciła się bez przytomności, krwawiąc z rozbitej głowy, a ja, porażony tym widokiem, wybiegłem czym prędzej i potem nie wróciłem już do kuchni. Zabrałem tylko w sypialni swoje rzeczy, też przed wyjazdem, niezdolny zobaczyć efektów tego strasznego wypadku fizycznej niemocy, by ujrzeć ją tam na kafelkach zimną i martwą, z krwawą aureolą wokół kochanych czarnych loków. Ponownie poddałem się rozpaczy, która teraz zdala od społecznych konwenansów ujawniła się z całą swoją porażającą mocą i obezwładniła mnie. Leżałem przed zimnym paleniskiem, wypełnionym szarymi popyłami, sam będąc jak takowy popiół. Gotów ulecieć w niebo i zniknąć na zawsze przy silniejszym podmuchu. To porażenie ciągle mnie trzyma, kiedy piszę te słowa. Miej więc zrozumienie, mój czytelniku, dla pewnej niejasności, jaka się wkrada między wiersze, gdyż nie jestem w tej chwili człowiekiem w pełni zmysłów. Odeszły ona ode mnie po tym krótkim przypływie mocy, który nastąpił, kiedym poczuł słodki zapach mej Heleny, zatrzymany w szalu. Cudowna niemożliwość, by utrzymał się w nim przez ponad rok, by potem zostać przeze mnie znalezionym. A jednak tak się stało, i być może starzec pełnił na swój sposób rolę posłańca, mającego przynieść mi w tej jednej, zdawałoby się, zwykłej rzeczy zarówno ukojenie, jak i potępienie. Spędziłem pogrążony w żałobie czas, który wydaje mi się obecnie wiecznością. Nie spoglądałem ani razu w stronę wskazówek zegara, które bezlitośnie wybijały swój rytm. Po prawdzie, której teraz muszą patrzeć w oczy bez mrugnięcia, wyznają więc również i to. Nie mogąc znieść tykania, niespodziewanie dla samego siebie rzuciłem się na to niewinne urządzenie i zdarłem je ze ściany, by następnie roztrzaskać o podłogę. Podobnie uczyniłem z wieloma innymi przedmiotami, tymi pospolitymi rekwizytami codzienności, przez to jak banalnie i absurdalnie tkwiły dalej na swoich miejscach, kiedy ja rozsypywałem się na kawałki. Nie było dni, nie było nocy. Jedynie Ciemność, w której zanurzyłem się bez reszty. W tym stanie, na krawędzi pomiędzy życiem a śmiercią, odwiedziło mnie widmo, i musisz wiedzieć, czytelniku, że z potrzeby opisania tego właśnie spotkania rozpocząłem całe to wyznanie pozostawiony sam sobie, czyli innymi słowy opuszczony, by nie rzec zdradzony przez moich znakomitych przyjaciół. Miałem jeszcze pewien zapas trunków i zrozpaczony, bez przytomności sięgałem po nie, zatapiając się coraz bardziej w czeluści. Gdy zdawało mi się, że nie ma już wyjścia i spoglądałem w górę, w stronę solidnej lampy wiszącej nad stołem, która z pewnością wytrzymałaby mój ciężar, Znów doszło mnie to przeklęte stukanie. Początkowo je ignorowałem, ale ono oczywiście nie chciało ścichnąć. Pokający nie miał zamiaru odejść, a może ten łomot miał miejsce już tylko pod kopułą mojej czaszki. Zerwałem się. Odnalazłem wśród roztrzaskanych rupieci czarne żelazo po grzebaczach. Zataczając się na nogach jak na tyczkach dopadłem drzwi. Gotów na miejscu roztrzaskać temu przebrzydłemu żebrakowi jego pusty czerep. Drżącymi dłońmi odblokowałem zamki. Unosząc nad głową narzędzie potencjalnej zbrodni pociągnąłem drzwi. Pogrzebacz wypadł mi z dłoni. Kolana mi się ugięły. Przede mną na progu nie stał nikt inny niż Helena, moja ukochana. Wynurzała się z ciemności w czarnym płaszczu, stwarzał poważną, bladą, owianą snopem zimnego światła. Gdy ją zobaczyłem, wziął mnie we władanie szloch tak potężny, iż niezdolny byłem wyrzec słowa. Pragnąłem jedynie paść jej do stóp, błagać zmiłowania, błagać, by do mnie powróciła ona. Nie bacząc na mój stan, przeszła. Przepłynęła raczej nade mną do głównej izby i omiotła zniszczone wnętrze swymi ciemnymi oczyma. Zebrałem się na odwagę, opanowawszy nieco i podniosłem z kolan. Teraz gotów prosić wybaczenia. Moja erynia nie po to jednak mnie nawiedziła, by wysłuchiwać mych jęków. Wydawała się zimna i nieobecna, gdy w końcu zaszczyciła mnie spojrzenie, ojrzałem piękne dotychczas oblicze mojej Heleny, upiornie zniekształcone, zsiniałe i mroczne. Wyzierały z niego dwa czarne kamienie, niegdyś para ten tęczówek. Teraz elementy upiornej maski. Jej wciąż kształtne usta rozwarły się i zaczęły wypływać z nich słowa, których nie mogłem zrozumieć. Coś o mych druchach, o jakichś telefonach, o tym, że coś nagadałem nie wiem komu. Była to iście demoniczna kakofonia, nie do zniesienia dla kogoś takiego jak ja, kogo sumienie i tak już zostało rozerwane na strzępy, by później szczernieć i rozpaść się od goryczy i żalu. Zasłoniłem uszy i krzycząc pobiegłem na górę, by tam schronić się przed zjawą, która w okrutny sposób obrażała pamięć o mej ukochanej. Widmo za nic miało me błagania. Podążało krok za mną, sunąc po stopniach i wyjąc do moich uszu. Jakimś sposobem zdołałem dopaść szczytu schodów i kiedy wyczerpany do granic możliwości chciałem zatrzasnąć za sobą drzwi sypialni, łudząc się, że tak schowam się przed owym demonem zemsty, ona, cień mej ukochanej, schwyciła mnie za ramię. Czując jej palce tak podobne do palców żywej Heleny, wyrwałem się z wrzaskiem i nie wiedząc, na co się ważę, odepchnąłem widmo. Moja ręka, zamiast przeniknąć przez niej na wskroś, dotknęła twardej materii. Upiór zawyła, a ja nie oglądając się za siebie, wreszcie zdołałem zamknąć się w pokoju. Jak ziemny robak, wcisnąłem się pod największe ze znajdujących się tam łóżek i z zamkniętymi oczami i zasłoniętymi uszami, czekałem nadejścia upiora. Gdy nie nadchodził, zebrałem się w sobie i wychylałem z pod łóżka. Z głową przyciśniętą do drzwi, nasłuchiwałem potępięcych odgłosów. Najpierw dochodziła do mnie tylko cisza. Nieskończone milczenie pozostawionej samej sobie przyrody, tam na zewnątrz, za cienkimi ścianami domu. Odczekałem długi czas, i kiedy wydawało mi się, że widmo odeszło, do moich uszu dotarło szuranie. Potem jęk, niski, zduszony i przeciągły, uchyliłem drzwi do sypialni, spojrzałem w dół schodów. Stał za progiem ten potępieniec. Za jego plecami wrota otwarte w otchłań. Zgarbił się dziwacznie, ze swoim dziobowatym nosem pochylonym nad stertą szmat. Bełkotał coś, potrząsając głową w czapie. Stąpając ostrożnie, wynurzyłem się na schody i, uważając, by z desek nie dobyło się choćby najcichsze skrzypienie, zsunąłem się w jego stronę wzdłuż poręczy. Podniósł głową dopiero, gdym był przy nim. Nerwowym ruchem ściągnął uszatkę, odsłaniając gestą czuprynę, kruczy czarnych włosów, niemal tak czarnych jak włosy mojej Heleny. Patrząc mi z lękiem w oczy, murucząc pod nosem, pokazywał na to coś na stos ubrań leżących u podnóża schodów. Mając starca na oku, zerknąłem na niego i dopiero po chwili dotarło do mnie, co widzę. Helena. Taka, jaką ją zobaczyłem ostatnim razem w naszym mieszkaniu. Jej twarz w pierścieniu bujnych loków z zeszklonym spojrzeniem utkwionym w suficie. Czerwień wypływająca z jej ślicznej głowy rozlewała się promieniście po deskach. O nie miałem, podnosząc spojrzenie z powrotem na żebraka. On, widząc mój wzrok... Musiał zrozumieć i kroczył już do tyłu, w stronę otwartej drzwi, przez które wpadał śnieg. Białe płatki wyryjąc opadały na podłogę i tam rozpuszczały się. Nie chciałem pozwolić sercawi uciec, ale on rzucił się do biegu. Mogłem tylko złapać powietrze i podparto framugą wpatrzeć się w ciemność, z której dobiegały mnie słowa wypowiedziane z głosem: Nigdy więcej! Nigdy więcej. Nie wiem, jak już wcześniej powtarzałem, jaka dokładnie była jego rola w tym ciągu tragicznych wypadków. Czy był kimś więcej niż tylko zwykłym starcem i przywołał ciało mojej ukochanej i jej upiora, by pokazać mi, że nie mogę uciec przed konsekwencjami mych działań, choćby i były przypadkowe? Czy ta myśl także pojawia się w mojej udręczonej, porażonej duszy, to on ją zamordował w zemście za grzechy moje i mych towarzyszy. Za nasz brak miłosierdzia. Te pytania nie przestają mnie dręczyć. Od kiedy zacząłem pisać, nie zjawił się ponownie. Podejrzewam, że odszedł na zawsze. Potem jak zniknął, klęknąłem nad moją ukochaną i zapłakałem raz jeszcze. Potem jej ciało ułożyłem na stole. Widzę je teraz całkiem już białe, porcelanowe, jak porcelana zimne, sztywne. Jest tak, jak gdybyśmy znów byli we dwoje w naszym mieszkaniu, albo raczej jak rok temu podczas naszego pierwszego wspólnego lata, gdy nie patrzą za okna, gdzie panuje mrok i mróz niech na wieczność przyklęty będzie grudzień, prawie mogą uwierzyć, że tak jest. To już wszystko, co mam do napisania. W domu jest zimno. Na zewnątrz panuje zamieć, za sprawą której do środka dostaje się coraz więcej śnieżnego pyłu. Nie ma sensu, bym dłużej się wstrzymywał. Znalazłem w kuchennym schowku porządny, konopny sznur. Sądzę, że lampa wytrzyma. Muszę w to uwierzyć. Drogi czytelniku. Czego byś o mnie nie myślał po przeczytaniu tego wyznania, wiedz, że to był wypadek. Heleno, ukochana, niedługo znów się spotkamy. Tam, gdzie zawsze jest lato. Muzyka Błażej-Lindner, Jacek Brzezowski, czytał Jacek Brzezowski.